Dzień dobry. Słowo Boże, przeznaczone na poniedziałek 22 lutego, czytam w pierwszej księdze Samuela, rozdziale pierwszym i w Ewangelii według świętego Łukasza, również w rozdziale pierwszym. Anna modliła się: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swej służebnicy. Rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Dwie kobiety, które dzieli ponad 1000 lat. Obie w jakiś sposób doświadczone. Anna pragnęła mieć dziecko, ale była bezpłodna. Chciała cieszyć się darem macierzyństwa, ale nie było jej to dane. Jej serce z tego powodu przepełniały żal i gorycz. Jednak nie traci nadziei i modli się. Ślubuje Bogu, że jeśli urodzi syna, odda go na służbę do świątyni. Rzeczywiście, Bóg wysłuchał jej modlitwy i urodziła syna, którego nazwała Samuel. A kiedy podrósł, wypełniła ślubowanie i oddała go na służbę Bogu. Maria, matka Jezusa, wypowiadając słowa zapisane przez ewangelistę Łukasza, przyszła akurat w odwiedziny do swej kuzynki Elżbiety. Doświadczała właśnie wielkiej zmiany w swoim życiu. Była w ciąży. Bardzo prawdopodobne, że ciągle jeszcze zastanawiała się nad tym, co powiedział jej anioł zapowiadający, że urodzi Syna Bożego. Może zadawała sobie pytanie, czemu akurat ja? Zwykła, skromna dziewczyna z małego miasteczka. Czemu Bóg wybrał mnie? Czy nie było innej, lepszej, wyżej urodzonej, z bogatszego domu? Annę i Marię, mimo dzielącego je czasu i doświadczeń, łączy pokora. Obie czuły się zależne od swojego Stwórcy, a ta zależność była oparta na zaufaniu. Zaufaniu, że choć nie rozumieją wszystkiego, co dzieje się w ich życiu, to Bóg wie lepiej, bo On jest Panem, bo Jego drogi są najlepszymi ze wszystkich. Czego możemy się nauczyć, patrząc na te dwie postacie? Myślę, że właśnie pokory opartej na zaufaniu wobec Boga. Żyjemy w czasach, w których mamy niewielki wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Boimy się wielu rzeczy. Mamy wiele pytań. Na szczęście Bóg, który wysłuchuje modlitw i dodaje sił, jest ciągle ten sam i taki sam. I dlatego Jemu warto w pokorze zaufać. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień naszego życia. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że Ty kochasz nas każdego dnia tak samo. Dziękujemy Ci za ten biblijny przykład dwóch kobiet, Anny i Marii, dwóch pokornych służebnic. I daj nam, Panie, nauczyć się od nich właśnie tej pokory opartej na zaufaniu, tego przeświadczenia, że Ty jesteś blisko i na Tobie możemy polegać, a Ty błogosławisz nam. Łaskawy Boże, bądź z nami, także i dzisiaj. Tobie powierzamy wszystkie nasze sprawy i oddajemy się Tobie w pokorze przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, udanego, pełnego Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem.